Siemanko widzowie, właśnie sąsiad był u nas powiedzieć nam, że słuchajcie, coś w nocy u nas na ogródku się działo, czemu my hałasowaliśmy i czemu paliliśmy ognisko w środku nocy i kosiliśmy ponoć trawę. Nic mi o tym nie wiadomo, ponoć chyba chata była pusta, ale nie wiem, może chłopaki zostali, muszę dowiedzieć co się stało, a wy koniecznie zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale i jeśli coś zauważycie, to piszcie koniecznie w komentarzach, bo to wszystko się przyda na pewno mi do rozwiązania tej sprawy. Tak jak wspomniałem wcześniej, najdziwniejsze jest to, że chata była cały czas pusta w dzisiejszej nocy i właśnie chłopaki przyjechali autem, damy ich. Czy coś o tym wiedzą? Siema! Siema! Chłopaki! Słuchajcie, był sąsiad u nas i się skarżył, że my ponoć w nocy hałasujemy. I kosimy trawę, ognisko i tak dalej. A, ten nowy ziomek, co u nas robi kuchnię, jest alkoholikiem i hałasuje cały czas. Powiedz mu, że nikogo nie było w nocy. No właśnie, nikogo nie było, nie? No to też mi się tak wydawało, pusta chata. Ej, chłopaki, ale wczoraj w domu nikogo nie było. No właśnie, to mówiliśmy. Ej, w sumie racja. Ej, stary, ale jeżeli ktoś tu kosił, to wiesz, można zobaczyć, gdzie było koszone. Jeżeli nie było koszone, i mu pokazać. Proszę bardzo, nie jest koszone, to nie było. Beskitu, czyli w sumie poszły trzy śladów koszenia, no. Dobra. No kosiarki, stary, ognisko, że ktoś biegał, ale nie wiem o co chodziło. A to możliwe, że to był krwawy kosiarz? Stary, w Zalesiu raz na 10 lat, przy pełni księżyca, która była wczoraj, i to mówię poważnie, pojawia się krwawy kosiarz. To jest legenda, słyszałem jak jakieś dzieci o tym gadały, stary. To by miało sens ogólnie, bo też wczoraj Ernestowi poszło koło. Tak, a, no. Strzeliło. No. Jakby ktoś pułapkę na ciebie zrobił. Nie wiem, przestraszony, nie? Stary, ja stąd nie jestem, ale się obstrałem strasznie, jak usłyszałem o krwawym kosiarzu. No krwawy kosiarz. Nie, tak serio, to też Miłosz teraz miał wypadek. Żartujesz? No. Co przywalił? Nie wiem, zadzwonił do nas, że nie przyjedzie, bo wie komuś w dupę. Widzicie widzowie, coś się tutaj dzieje. Nie wiem, koniecznie piszcie, tak jak wcześniej wspomniałem, w komentarzach, jak coś zauważycie. Chodźmy sprawdzić te ślady koszenia. Jedna ważna rzecz, czy kosiarka nasza została w ogóle ruszona? Bo jeśli została ruszona, to faktycznie ktoś mógł kosić. Na pewno bym wiedział, gdyby kosili. Ej, Artur, czemu w ogóle tu jest otwarte? Gdzie? Patrz, jest klucz położony. Gademet, znowu coś. Znowu coś, ale patrz, tu jest kosiarka. A i kosiara jest. Widzowie, tu jest kosiarka. Czy ona wygląda na używaną? Silnik jest zimny, trawa sucha dosyć, jakby ale, nie była używana. Ale świeża. No świeża, ale jakby wyschła, czyli na pewno nie dzisiaj było koszone. Stary, ale jak jest wyschnięta trawa, to jest taka żółciutka, a ta jest jeszcze zielona, więc... Czyli ktoś mógł jej używać. Tak, a dzisiaj jest ciepło, więc umówmy się, trawa schnie bardzo szybko, no. Więc śmiem podejrzewać, że mogło być koszone dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy. No, mogło być, bo mamy około ale południa, więc Artur, już mogło wyschnąć. Umówmy się, gdyby ktoś od nas kosił, to zobacz, tu by była skoszona trawa normalnie. Czy to jest skoszona trawa, stary? No nie, ewidentnie nie. Ewidentnie nie. I teraz to samo tu, też. Chodź, jak się masz. Tak. I kolejna rzecz. Co jest otwarte? Kto to otwiera? Czemu? Znowu. Chłopaki teraz przyjechali, nie było ich w nocy. Tak, tu uruchomione są jakieś rzeczy w ogóle. Coś nawala, słyszycie? Ej, w ogóle tu jest wszystko pozabierane, tu była szafa, stary. Patrz. Gniazdka rozebrane, jakieś śmiecie, ktoś tu mieszkał normalnie. Stary, mi się wydawało, że coś widziałem na strychu, ale chyba mi się wydawało. No już dobre, koni trychu, tak. Ja nie wchodzę nigdzie. Dzisiaj jest piękny dzień, pochodźmy po ogrodzie, skupmy się na tej trawie. Zobaczmy, czy z tyłu ogrodu coś jest skoszone, bo jeśli tak, no to faktycznie mógł ktoś kosić. No ja wtedy zapytamy Daniela, naszego technicznego, czy kosił, czy wie, czy ktoś może inny kosił. Może jego kolega, nie wiem. Zobaczcie, to nie jest skoszona trawa, ewidentnie. Znaczy była, ale kiedyś, nie teraz. Nie jest świeżo skoszona. O nie, nie wiem, widzowie, czy wy to widzieliście w tle, ale jest otwarta furtka. Znowu jest otwarta furtka, stary. Znowu ktoś przylazł. Najgorsze, Grzesiu, to jest to, no, że tutaj widzę, gdzie jest skoszona trawa. Gdzie? Zobacz. O kurde. Ścieżka jest wykoszona. Jest normalnie wykoszona ścieżka. Widzicie to? Tu jest skoszone, tu jest nieskoszone. No, tak. I tu jest skoszone, nieskoszone. Co jest? Grzegorz. Ej, ale czemu ktoś ścieżkę wykosił, stary? I to jeszcze zobacz koło czego? Tutaj, nie wiemy po co, idą rury gdzieś w podziemie. Ale tu już z Jackiem poruszaliśmy ten temat, który jest dosyć tajemniczy. Pod ziemią rury, które, nie wiem, są wentylacyjne, może kanalizacyjne, nie wiem. Ale tutaj widać, że to prowadzi do lasu, tak? To co? Zamknijmy tą furtkę, stary. Pójdźmy do tej, na koniec tej ścieżki, może tam coś będzie, nie? To może być powiązane w jakiś sposób. Ścieżka prowadząca do schodów. Do schodów, z których, jak wiemy dobrze, ktoś kiedyś nas obserwował. My zabraliśmy tą lornetkę, która była tu podłożona, schowaliśmy i mam nadzieję, że tu jej nie będzie w ogóle. A, nie, już widzę, że leży. Nie wiem. Jack sobie robi jaja, zipek, nie wiem, ale to jest do obserwacji, stary. Widzowie, to jest do obserwacji i tak jak już wcześniej mówiliśmy, ktoś sobie wchodzi na te schodki i idealnie obserwuje nasz dom. Ej, czemu tu leży szpadel? My takiego szpadla nie mieliśmy. I to świeżo używany, zobacz, zobaczcie. No, faktycznie. Świeżo użyty. Ej, patrz, tu jest! O kurde! Ło! Jakaś kupa! Czy to ty, zwierzęcie jakieś... czy coś? Czy co to? Rozdziób to. O fu! Co to jest? Mordo. Co tu masz? Kartka, w takim razie szukaj. Nie no i szukamy dalej. Znaleźliśmy na razie kupę i szpadel. Czy to jest z jakiegoś odcinka, czy co to jest? O nie, Artur. Widzowie, zobaczcie. Ta. O nie.
O kurde, ty to widzisz? Tak, stary. No to już nie wygląda fajnie. No, ktoś sobie chyba z nas żartuje. Ktoś chyba sobie chce. No to głupie żarty tutaj są. Głupie żarty. Tak jak nie wolno z Miłosza żartować, tak, tak z takich rzeczy też. Tym bardziej. No. Kurde, ej, czy tu w ogóle patrz, jak tu jest rozkopane. Ktoś tu jakby kopał. To może stąd szpadel, że ktoś właśnie tu kopał? Pamiętasz, my ostatnio tutaj znaleźliśmy skrzynkę. Tak, tutaj. Szkatuła, nawet jest tu, w dół. Tu była szkatuła znaleziona. I to jest zaraz, jak widać, że stare, to zakopmy to. Kto to coś robił? Co to się działo tutaj? Jedna dziwna rzecz. Tam ślady, nie wiem czego, jakichś dziwnych wydarzeń, może komuś coś złego się stało. Tu druga rzecz. Zobaczcie, ktoś wpadł w furię i rozwalił całkowicie drzewo. Tak, o, musiał porozwalać. Drzewo tak samo z siebie nie rozpada. No nie. Tu też jakieś ślady. W ogóle te ślady na tym drzewie też tu są jakby dziwne. Wyschły, jakieś zasknięte. Nie wiem. Biała o nie, krew, Artur, zobacz, kulka. Zobacz. Skoszona trawa. O, ty stary, to jest ta... No, tak. Czy tu też będzie w tej trawie? Jest, nie, co liście. Już myślałem. Tak jak prosiłem już dwa razy, proszę, gdyby coś było w tle, piszcie koniecznie. Nie zawsze wszystko możemy zobaczyć, nie? Ja wasze komentarze czytam regularnie i nawet serduszkuję te, które mogą gdzieś tam być prawdziwe. Zobaczmy w tą folię, może tu coś jest zawinięte. Weź, Artur, pokaż. Czy tu coś jest? Patrz. Jest jakaś folia? Jest folika. Zakopana. Co to może być? Dobra. Jakieś sreberko w folii? Oby to nie były narkotyki. Oby nie. Ty, ale jak zawinięte, to jest dziwnie. Ja to widziałem kiedyś na filmie, to tak narkotyki zawijają. Serio? Narkomani. Się rozsypuje. To nie wiem. To może nie dotykaj tego tak. O nie, stary. Matko, czy ja zawsze muszę być twoim głosem rozsądku? Stary, wiesz co to jest? Nie. To są rośliny do rytuału. Ktoś chciał zrobić rytuał i zakopał te rzeczy tutaj. Czekaj, ja to lepiej schowam. Albo zostawił nam to, żebyśmy my zrobili rytuał. Albo tak. A wiesz co to oznacza? Skoro ktoś chciał zrobić rytuał, a rytuały się też robi przy użyciu ognia, więc może sąsiad coś wspominał o ognisku. Czyli może kolejne ślady będą przy ognisku. Ktoś coś może zostawił tam. Artur, teraz tu kolejna rzecz. Kolejna trawa. Czemu tu jest wyrzucona trawa? Patrz. Ktoś... I to właśnie znowu to jest tak. Tak. Ślady, wszystko się zgadza. Trawa, tu, tak. Czyli koszenie. I tutaj zobacz, kolejne, ktoś jakby coś zakopywał. I kolejny raz tym szpadlem coś było robione. I to zobacz, ta ziemia jest zeschnięta, to ma kilka dni, stary. To nie jest, że to teraz ktoś no, to zrobił. Bo nie padał. Zobacz, tu jest świeża ziemia, a tu jest wyschnięta, ktoś to zrobił kilka dni temu. Dziwne bardzo. Mam nadzieję, że to nie jest to, co myślę, że ktoś u nas mieszka w ogrodzie. Mam nadzieję, że tak nie jest. Znaczy, jeżeli ktoś mieszka, to są to ptaszki, jeże, tak, tego typu. Zwierzątka fajne. Zwierzątka, a nie jakiś, nie wiem. Straszny stwór. Tak, typu krwawy rzeźnik czy ktoś tam. Patrz! Ej, zgadza się, sąsiad miał rację, ktoś palił ognisko, zobacz. Stary, to jest jeszcze gorące. Tu coś się paliło. Czuć. A nawet widać żary. Weź widać? Tak zakręć. No, weź dmuchnij to. Czy widać będzie ten żary? O, jest. Widać, że faktycznie się paliło. No. Na kamery nie spalił. No, to jest ciepłe jeszcze ognisko. Patrz, czekaj. Ty, a może to były te właśnie, widzisz, te rzeczy, które znaleźliśmy, te pazłotko, to jest do tego rytuału tutaj. Może. Spalić tak, tutaj tak, jakieś tak. Dziwne kadzidło, żeby się, kadzidło, wiesz, tak, dokładnie. Prowadzić w trans. A mało tego, może zrobić tak, że tu po prostu, patrz, jak to się pyli w ogóle. Nie wiem, tego nie będzie widać na kamerze. Artur, widzowie, jedna rzecz, zobaczcie tutaj, kolejna sprawa. Jakieś ślady po spalonych kartkach i kartka, która się nie zdążyła spalić cała i sznurek. Ktoś próbował spalić może dowody zbrodni jakiejś. Bo ten sznurek jest na tyle silny, że można było związać kogoś nim, nie? Wezmę go, odłożę szpadel. Co tu jest napisane na tej kartce w ogóle? Jeszcze kolejna rzecz tutaj, jest jakieś drewno. Ktoś spalił stare drewniane elementy. Zobaczmy. Szkoda, że przychodzisz... Nie. Szkoda, że przychodzę, ty Grzesiu, prze, tak śpi słodko. Chrapiesz. Co? Chrapiesz w nocy. Szkoda, że chrapiesz w nocy. Szkoda, że gdy przychodzę. Dokładnie tak. Szkoda, że jak przychodzę, Grzesiu, coś spalone. Tak? Pięknie. No to? Tu? Tu się nie da rozczytać? Tu? Nie wiem. Nie chyba. Ale jest, że chrapiesz w nocy. Szkoda, że gdy przychodzę. Szkoda, że gdy przychodzę, to ty pięknie w nocy chrapiesz? Czekaj. Czyli co, ktoś przychodzi. Gdy śpisz? Gdy śpię i sprawdza, co robię. W sensie jakby. W nocy? W nocy? A ty byłeś dzisiaj w nocy tutaj? Nie, nie byłem, stary. Ale ogólnie śpisz. Tak, śpię. No sypiam tu, oczywiście w domu sypiam. Tylko zdarzyło mi się, to prawda, zdarzyło mi się, że ktoś stuknął w okno, nie? Że ktoś. W sensie ja myślałem, że to gałąź czy coś, że ktoś, nie wiem, może sarna przebiega, no bo to jest lasek jednak, a okazuje się, że ktoś mnie obserwuje w nocy. Co gorsza, ktoś może wejść do mojego pokoju. Stary, chodźmy może sprawdzić ślady w moim pokoju. A miałeś na przykład coś takiego, że nie wiem, coś ci ostatnio mogło zaginąć, czegoś nie było, czego szukałeś? Ej, tak, masz rację. Masz takie sytuacje? Ja myślałem, że ja zgubiłem gdzieś, bo zegarek mi zginął, stary.
wody. Myślałem, że któryś z chłopaków przez przypadek mi wziął szczoteczkę. Szczoteczka mi zginęła. To chciałbym mieć zęby twoje szczoteczkę. No właśnie, dziwne, nie? No, trochę słabe. Trochę kasy mi zginęło, ale ja myślałem, że może gdzieś tam wydałem to na, nie wiem, na imprezie czy coś, nie pamiętam. Zobacz, jakie chłopaki mają porządny sprzęt. Nice. Kawał kolby. Ej, widzowie, tym można nagrywać. To jest naprawdę mocny sprzęt. Słuchajcie, Ernest będzie nagrywał teledysk z Wiktorem do swojej nutki, więc padajcie do nich na Tritsusa. A teraz idziemy zobaczyć do mnie do pokoju, czy coś tam się pojawiło. Bo może tam są jakieś ślady. Kolejne. O nie. Ej, stary, no ja co jestem pewny, jestem przekonany. Czy drzwi się same zamknęły? O, jest. Jest tu ktoś? Ktoś nas ewidentnie tu zaprasza. Halo. O kurde, czemu Danon ma to tutaj? Stary, czemu on to ma? Wiesz co to jest? Coś... Stary, to jest takie... Odganiasz snów czy coś takiego? Nie, nie, stary, to jest... Dobra, nie chcę o tym mówić, ale to jest do odprawiania rytuałów jakichś. Na pewno. Ja to widziałem w lesie, stary. A Danon nagle to ma u siebie w pokoju. Stary, nie wiesz skąd ma Danon ten taki do rytuałów, taki te z kośćmi? Ty no wiesz co, on podobno gdzieś to w lesie zawieszony na drzewie znalazł, ale nie wiem skąd. A to czemu sobie tu powiesił? Dziwne. Kurczę, no dziwne właśnie, ciekawe. Danon czasami też ma jakieś, nie? No kurczę, nawiedzony koleś. No. Nie no, może nic nie zrobił, ale czemu to powiesił w pokoju? Dziwne. Dobra, a nikt nie wchodził do mnie do pokoju, co? Johnson, co? Wydaje mi się, że nie. Nikt nie wchodził? Chyba nie. No, bo teraz w nocy nikogo nie było, chłopaki mówili. No nie było nikogo. Pusta była chata. Pusty dom był. I stary, ja zostawiałem w pokoju porządek, a teraz widzę, wiesz, bo sąsiad do mnie przyszedł, że my paliliśmy... Właśnie, ktoś z was kosił trawę? Chyba nie. Nie, ty nie kosiłeś, Danon też nie. No. Nic mi nie mówił, no tu jest Danon. Danon, skąd ty masz ten do rytuału, te kości? Ponoć z lasu. Z lasu. W lesie to znalazłeś ponoć. No gdzieś, no przed bramą, no. Ale tutaj... No niedaleko była, no. No to czemu to wziąłeś do pokoju? Nie wiem, różnie tu bywa. Taka tutaj atmosfera jest, nie? Stary, a widziałeś coś podejrzanego? Stary, ja ci chodź, ja ci pokażę, co ja widziałem podejrzanego. Bo powiem wam tak, wczoraj robiłem boksa, budowałem, nie? Ej, patrzcie, czekajcie. Co to są za ślady tutaj? Właśnie o to się rozchodzi, ja chciałem wam pokazać, nie? No. Bo wczoraj miałem straszne problemy właśnie z prądem. Chodziłem tutaj w nocy, nie? Ale te ślady to ty zostawiłeś tutaj, te czarne? Czemu mi ktoś tu brudzi pod oknem? Bo to jest moje okno. I w ogóle kratka jest wyjęta. Czemu jest kratka wyjęta? Zobacz, jest rzucona tutaj z boku. Może, ale słuchajcie... Ale ty, Danon, tego nie robiłeś. No nie robiłem, ale chcę wam wytłumaczyć, o co właściwie chodzi z tym kablem. Ktoś, ktoś mi dotykał okna w ogóle. Patrz, tu są ślady rąk. Ręki, no. Ręki, rąk. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj mam taki przedłużacz, nie? No. Cały czas. I tutaj chodźcie. Cały czas w nocy musiałem sprawdzać. Nie wiem, albo ktoś mi to wyłączył. A nie, to już nie jest ten przedłużacz. Chodzi o to, że na przedłużaczu był taki czerwony przycisk, nie? Taki. I ktoś go wciskał. I cały czas jakby ktoś go wciskał i wyłączał mi tutaj, bo ja tutaj suszę sobie te rzeczy, nie? Suszę sobie tutaj moją pracę, nie? Boksa, lampy i wszystko działa. I co chwila ktoś wyłączał ten przycisk, nie? W sensie nie wiem, czy ktoś, czy sam się wyłączał, ale cały czas musiałem to poprawiać, nie? Więc nie wiem, dziwna akcja. Może dobra, ktoś, może ktoś się tu kręcił, nie wiem. Ktoś było trzeciej w nocy. Chłopaki, ktoś musiał się tu kręcić, gdyż ponieważ Danon za tobą są te same czarne ślady, co u Grześka przy oknie. A stary, a miałeś coś, że ktoś przebiegł, coś słyszałeś, że ktoś, nie wiem, cię obserwuje, ktoś się zaśmiał w tle? Nie, właśnie nie zauważyłem, nie? Trochę się dygałem, bo szedłem za paniczką właśnie tutaj, nie? Ale patrz jeszcze tutaj, stary, co tu się... Też są te ślady. No. No ewidentnie... Może ktoś łaził po tym ogrodzie, nie wiem. No ale teraz w nocy ponoć nikogo nie było w domu. Kompletnie. Że chata była pusta. Nikogo nie było dzisiejszej nocy. No ja byłem tylko. Ty byłeś. No nie tylko ja byłem, bo ja tego pilnowałem. Ty byłeś w nocy, okazuje się. No ale ja malowałem białą farbą, a nie czarną. No dobra. Czekaj, bo wszyscy mówili, że była chata pusta. Teraz to trochę zmienia postać rzeczy. No nie było. Ja byłem tylko, bo pilnowałem, bo musiałem tutaj dokończyć. No dobra, stary, powiedz mi jedną rzecz. Bo chłopaki mówili, że oni nie kosili trawy, Johnson nie kosił i tak dalej. Mamy z tyłu skoszoną trawę. Czy ty kosiłeś ją, czy coś? Nie miałem na to czasu, ale słyszałem dziś w nocy właśnie jakiś dźwięk taki. No ale to co, nie przestraszyłeś się, że ktoś kosi? No myślałem, że sąsiad, bo on taki nocny tryb życia prowadzi, więc... Sąsiad? Może do niego idź coś. No dobra, a ty paliłeś ognisko może dzisiaj, wczoraj? Ale wiesz, najlepsze jest to, że sąsiad mówił nam, że tak naprawdę to, że my kosiliśmy trawę. No właśnie. Więc jakby każdy zwala na siebie, że nie koście trawy po nocy, a wiesz. I tak lepiej. A ja coś tam słyszałem. I też no dobra, Danon. Coś jakaś
Dzięki, stary, że nam pomogłeś. I tak sporo się dowiedzieliśmy. No. Ważne, że ty nie kosiłeś. Jest. Dobra, Artur, trochę się dowiedzieliśmy, sprawdźmy te ślady koło mojego pokoju. Może tam coś jest. Tym bardziej, że pojawiło się kilka rzeczy w moim pokoju. Widziałem materac, tak dalej, jakby ktoś spał. Dziwne. Ty, Artur, a daj mi na chwilę kamerę. Weź chwilę tu poczekaj, co? Ja pójdę coś sam sprawdzić, co? No to ma tak stać jak ciągle. Nie no, chcesz to i coś? Ja sprawdzę tylko jedną rzecz. Tutaj w magazynku. Widzowie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Artur cały czas ze mną chodzi. Może to Artur mnie wkręca w coś. Może to on chce mnie przestraszyć. Nie wiem, ustawia te wszystkie rzeczy. Prosi chłopaków, żeby nic nie mówili. W sumie on też ma dostęp do chaty. Czasami wchodzi. Może jak nikogo nie było, to on wszedł i tu zaczął coś odwalać i mnie ustawiać. Chyba trzeba go przepytać. Dobra, Artur, chyba coś mam. Ho, stary, mam do ciebie pytanie. A co ty robiłeś w nocy dzisiaj? Gdzie ty byłeś? Jak to? No, bo zastanawia mnie jedna rzecz. No, co ty robiłeś w nocy dzisiaj? Ktoś potwierdzi? Spałem. Spałeś, tak? No. Potwierdzi twoja żona, tak, że spałeś? No, chrapie. Okej. Okay. Że nie da się ukryć, że... Przyznaj się, jeśli mnie wkręcasz. No, stary, no weź, no. Lato bym z tobą, kurczę, po całym podwórku marnował popołudnie, żeby wkręcić cię nagle, że... Obserwujesz? Artur, jest... patrz, nikogo nie było, każdy ma na to potwierdzenie. Ty chodzisz, masz wszędzie dostęp do chaty. No. I być może to... Ale, stary, nie rozumiem. Sugerujesz, że ja cię podglądam w nocy? Przecież no, jakbym chciał, to mógłbym cię podglądać. Chłopaki, mógł podglądać? Mógł. Co, gdzie podglądać? Nie mógł, stary. Nie mógł, bo był ze mną wczoraj. Jak on powiedział, że z żoną był? Ale byłem też... byłem. Kryje ziomka! Kryje ziomka! Ej, solidarność jajek. Także, kochanie, byłem z kumplem. Nie wiem teraz, kogo mam oszukiwać, żonę czy ciebie. Wkopałem się, ale nie, tak serio, poważnie. Grzesiu, to nie byłem ja. Tak? No nie, mały paluszek? Nie. Mały. Nie. Dobra, na mały paluszek. Okej, dobra, bo szczerze, tak już mówię, nie. No ale może co, zwątpiłeś? Myślałeś, że w Beskidu ja? No, tak, stary. Kurde, ufaj ludziom, stary. Ufaj ludziom, no zobacz, co się dzieje. Sprawdźmy ten mój pokój, co tam są, jakie rzeczy. Tak, ja zostawiłem ogólnie tu porządek. Mikrofon stał tutaj, położony, bo ja zawsze tu go odstawiam. O. Łóżko zaścielone. Łóżko było zaścielone. I jedna rzecz, ten materac tutaj w ogóle nie był wcześniej. Ktoś spał u mnie w pokoju. Co jeszcze? No, buty porozrzucane tak da... O kurde, ej, co to jest? Włosy jakieś, kosmyk włosów. Kurde. Fu, śmierdzą te włosy, stare. Widzowie, pomachajcie, czujecie? Żeby pomachać, musicie zostawić łapkę w górę. Fu, straszne. Ej, i tu coś jest jeszcze, zobacz. Nie wiem, czy widzowie zauważyliście. Brudne prześcieradło uwalone. Ja na pewno... Pościel była całkiem niedawno zmieniana. Zobaczcie, tutaj jakieś... Ty dostałeś kopertę, może z kasą. Może... Ej, może, to ta kasa, co się zgubiła. Może ktoś pożyczył i ci oddał. I te włosy czarne... Nie, karteczka. Artur, kolejna karteczka. Tyle zostało z mojego domu. I tu jest jakby, nie wiem, ściana? Jakiś X? Murek. Murek? Nie wiem. Trzeba to znaleźć, stary. Jego dom. Czy my mamy gdzieś, stary, na ogródku murek taki? Kilka się znajdzie, ale kilka zobacz się... jak kurde to musiało być strasznie, jeżeli ktoś ten cię obserwował. Tak. Ty masz tutaj łóżko i od razu pyk. Stary, co robi tu lalka? Śpisz z lalkami? Nie no, stary, jej tu w ogóle Grzesiu, mów prawdę, śpisz z lalką? Nie śpię z lalką, stary, co jest? Chodź, idziemy sprawdzić murek. Szkoda, że kasa się nie znalazła. No, szkoda. Chodź, sprawdzimy jakiś murek, stary. Dobra. Dobra, jest tutaj jeden murek przed naszym domem. Ej, znowu coś tam słyszałem w lesie. Znowu. Dobra, jest tutaj murek i zobaczcie, coś było ciągnięte tutaj przez ziemię, po ziemi. I to prowadzi tam, do kosiarki. Tam jest kosiarka. Nie wiem, Artur, jak tu staniesz, to... Zobaczcie, widzowie, tutaj. To widać kosiarkę. Tam jest ta rączka. Coś tam było ciągnięte do tej kosiarki. Ale tu chyba żadnych konkretnych śladów nie ma. To chyba nie jest ten murek. Nie. Stary, mam jeszcze jeden pewien pomysł. Sprawdźmy, stary, na basenie, czy coś się pojawiło, bo może tam, ho. Dobra. Także wydaje mi się, że tutaj w basenie coś może być, bo często pojawiają się jakieś znaki na basenie. A tu ta kotara się rusza, a tu jakieś rzeczy się pojawiają. Trzeba się tylko rozejrzeć tutaj, czy coś może być. O kurde! Ty, ale się wystraszyłem. Myślałem, że ktoś stoi, no, a to jest ten. Manekin. Też się wystraszyłem, serce mi pali jak szalone. Dobra. Nie, dobra, na basenie nic oby to była najstraszniejsza rzecz, która nas dzisiaj spotkała. Tak. Ej, Artur, widzowie, co? Jedna rzecz, patrzcie, tutaj jest ten murek, ja zapomniałem o tym murku. Dobra, to musimy znaleźć ślady jakieś,
Czy są jakieś ślady przy tym murku? W ogóle nie widać na pierwszy rzut oka, ale przypomniała mi się... O nie, jest, patrz, patrz. Są te ślady czarne. No. Jak widać, to są te same ślady, co u mnie na oknie. Dziwne, jakby ślady palcy. Ale chcę powiedzieć właśnie wam jeszcze jedną rzecz. Ostatnio Jack mi pokazał ciekawy kamień, który jest tutaj. Wygląda jakby to były fundamenty jakiegoś innego budynku, albo po prostu budowany murek przez kogoś. Bo są takie, patrzcie, kamienie, a ten jest nawet poruszony. Ten jest nawet poruszony, bo tu są, zobacz. Te są już jakby wrośnięte, a ten jest poruszony. O, jest kartka. Czekajcie. Co tu jest napisane? Szukaj dalej, czyli to nie to. No to, czyli mamy szukać dalej, tak. Czyli to nie jest to. Czyli ten murek może jednak przy tych czarnych śladach. Tu coś na pewno musi być. No tak, no bo czarne ślady przy oknie, czarne ślady na murku. O, patrzcie, zobaczcie, co to jest? Jest kolejna karteczka. Grzesiu, wyciągaj ją, tak, bo jestem już taki mega ciekawy. Myślę, że nasi widzowie tak samo. No, widzowie jesteście ciekawi? Jesteście. Ja też jestem. Co to jest? Jak to w ogóle śmierdzi, stary... I znowu te widzowie, czarne ślady. To śmierdzi, stary, znowu. Jestem zawsze blisko ciebie, szkoda, że o tym nie wiesz. Ej, jak mogę nie wiedzieć o tym, że ktoś jest blisko mnie? Czyli ktoś mnie obserwuje z ukrycia? W sensie, ja co chwila słyszę gdzieś coś w krzakach, ale nie wiem, może to jakiś fan. Nie wiem, widzowie, jeśli wy mnie śledzicie, to napiszcie mi to w komentarzach. Ale myślę, że nie. Ale jeżeli ty o tym nie wiesz, ej, to jest to... No. Artur, zobacz. O fanach to wiesz, że cię śledzą. Tak, zobaczcie jeszcze na to. Spójrzcie, teraz sobie przypomniałem jedną rzecz. Taki X oznacza skarb. Jeśli to jest ten murek faktycznie, to oznacza, że tu gdzieś jest zakopany skarb. Ten murek jest w kształcie litery L, tak samo jak tu. Tak, tak, tak. Elka, tak, tak. Elka. Tak. Ale ja patrzcie, ty... zobaczcie. O, kolejny. Ty franco czarna. No. Te same włosy. Tak, te same włosy, na bank. Źle. Zrobimy analizę porównawczą, zbierajmy te kosmiki tak. Włosów i okaże się... Patrzcie, spójrzcie. Mech, który mech jest... Mech rzucony na liść. To znaczy, że ktoś tu coś ruszał. Tak. No przecież mech nie rośnie na liściu, no nie ma no, szans. Widać ewidentnie, że jest po prostu ściągnięty. I tu gdzieś coś musi być, czekaj. Patrzcie, co znalazłem! Co jest? Wow. Korzeń jakiś, no ale to jest normalne. No ale jak to jest równo wycięte? Zo, ej ty, coś pod spodem jest. Stary, co jest? Tutaj klucz ktoś schował pod tym, ale do czego? Co to jest za... W tej misce to było, się przykleiło. Artur, czy to jest kluczyk od mojej szkatułki? A w ogóle jest twoja szkatułka? Stary, w sumie ja już jej dawno nie widziałem. Bez kitu, a ja tam... Czyli giną ci rzeczy. Bo ja teraz sobie przypomniałem, tak, ja szkatułki już dawno nie widziałem swojej. A tu jest klucz od mojej szkatułki. Ktoś zabrał moją szkatułkę. Mało tego, ktoś zabrał twoje rzeczy. Ktoś zabrał twoje pieniądze, ktoś zabrał tak. Twojego pendrive'a. Znaczy, nie wiem, może ja to zgubiłem gdzieś. Zegarek. Słuchajcie, jest... prawda jest taka, że musimy się skupić na tym, co mamy. Czyli no. Mamy tak, czarne włosy, czarne które włosy, znajdujemy tak. Gdzieś po kolei. Mamy czarne ślady, które też znajdujemy po kolei i które łączą się z czarnymi włosami. Skoszona trawa i tak dalej, która jest na... też łączy się z tymi włosami i z tymi czarnymi punktami. Tak. Więc to są rzeczy, które mamy, tak? Tak, więc sprawdźmy, co tutaj, czy tutaj może coś być. Czyli szukajmy albo czarny... Patrz, zobacz, kolejne włosy. O fu! Czemu ktoś pozostawiał tyle włosów tutaj wszędzie? Jakaś karta... Stary, od pędzlów jakby pędzli? Nie wiem. Dziwne. Czy są jakieś jeszcze włosy? Ale czy ta karta... No trochę ta ścieżka faktycznie jakby jest taka tutaj trochę... Wychodzona, nie? Wychodzona. Tutaj w tę stronę. Ale tu w zasadzie tutaj nikt z nas nie chodzi, nie? No taka jest prawda, że tutaj mało się poruszamy. Czarny ślad, stary. Normalnie... Nie no, to jest zaschnięte. O fuj, jak tu śmierdzi. Tu coś... O kurde, i tam coś jest. Co to jest? Też czarny ślad. Ktoś się tutaj sfajdał chyba. Nie, co to jest? Kubka. Nie dotykajmy tego lepiej. Artur, czyli tu, widzowie, tutaj w okolicy coś musi być. Gdzieś tu musi się ktoś ukrywać. Ja przed chwilą mówię, coś słyszałem tam w gałęziach w lesie, ale czy to tam jest? Wątpię. Myślę, że to gdzieś tutaj coś musi być. Jakaś... No nie wiem, cały czas dostajemy wiadomości, że ktoś mieszka tutaj. Ktoś cały czas jest koło nas. Ktoś cię obserwuje. Tak, ktoś mnie obserwuje, ale ktoś, ten ktoś musi tu przebywać. Chyba wiem gdzie. Stary, trumna. W trumnie! Tak, mamy tą osobę. Na bank, no to musi być trumna, 1000%. Myślisz? No oczywiście, że tak. Widzowie. Chwila prawdy. Przygotujcie się, bo tu będzie ten ktoś. Mamy by! Cię! O nie, puste. Jest tylko śmieci. No, kurde. No byłem pewny, że tu będzie. Ej, tam coś było słychać, czekaj. Tam coś było słychać. Tu. Znowu słychać pilarza. Ktoś jakby pobiegł do lasu. A tu, ten worek? Ty też są czarne ślady. Tak? No nie wiem. Bez kitu.
Nie, to jakby liście. Nie ty, wiem. Grzesio, jak ktoś szykuje dla ciebie pijak do trumny? Nie, na pewno. Ja chłopaków prosiłem, sprzątajmy ogród, nie rozwalajmy rzeczy. Znowu rzucają jakieś, nie wiem, krzesła i tak dalej. Wiem, że trzeba nagrywać odcinki śmieszne, gdzie się rozwala i tak dalej, no ale śmiecić tak... Chłopaki, sprzątać po sobie ogród! Ej, co jest? Ej, co to jest? Zobacz, dawaj tu kamerą, stary, O kurde, ty, to wygląda jak jakaś kryjówka. Stary... To są rzeczy powynoszone? To jest krzesło, ktoś na tym siedział. To nie chłopaki wywalili. Ej, mordo. To jest, patrz, pędzel czarny do malowania, ślady rąk czarne. I legowisko. Ale ślady rąk, najważniejsze, że znalazła się twoja szkatuła. No. Ej, czy to jest to? Nie, może to jest podróbka. Czekaj, coś... O, jak mi kuje! A! O, tyłek! A! A jak ktoś znalazł, to była dobra kryjówka. Ała! Pasuje. Bingo. To są moje rzeczy. Stary, to jest mój zegarek, który dostałem od chłopaków. Grałem go na odcinku. Moje zdjęcie, moja kasa, moja szczoteczka i moje skarpetki. I chyba moje włosy, stary. Ohoho, ten ktoś... Co jest? Ten ktoś... Tak, to są... Stary, ten ktoś obciął ci kosmyk włosów. Jak spałem. Jak spałeś. To nie jest śmieszne, stary. Ja nie wiem. Ale zobacz, jak ten ktoś musi być, kurna, psychiczny. Ej, Artur. Tam jest, pobiegł chyba do lasu. Dawaj go! Dawaj za nim, stary! Do lasu pobiegł! Widziałem go na 100%! Ej! Chodź tu! Stój! Wracaj! Wracaj, ej! Chodź tu! Mamy go! Patrz, jest tam w lesie! Ej, stary, wszedł głębiej do lasu! Nie złapiemy go chyba. Dobra, widzowie, my musimy przeciąć nagranie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się!